my w najtrudniejszych czasach, które były w naszym kraju, przychodziliśmy działkami z pomocą i produkowaliśmy żywność, to dzisiaj my na naszych działkach zapewniamy wypoczynek dla 1 miliona rodzin. To również na naszych działkach wychowują się nasze wnuki i korzystają z naszego dorobku. Pierwsza i podstawowa rzecz. Pierwsza i podstawowa rzecz. Platforma Obywatelska nigdy nie była przeciwna rodzinnym ogrodom działkowym. Tutaj dzisiaj nie tylko jako działkowca, ale także jako posła. I chcę powiedzieć, że jest mi trochę przykro i trochę wstyd, kiedy słyszę moje koledzy i koleżanki, które obiecują różne rzeczy i że dewaluowało się obietnice polityki. Szanowni Państwo, szanowni przyjaciele, pozdrawiam Was od Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jest tutaj mnóstwo naszych związkowców, działkowców, którzy w jesieni swojego życia jedyne źródło dochodu upatrzyli sobie w tej działce. Z konieczności, szanowni Państwo, podniesiono wiek emerytalny do 67 roku życia. Będziemy pracować i cóż w zamian? Mieliśmy jeździć na Kalmary, mieliśmy jeździć na Wyspy Kanaryjskie, mieliśmy jeździć do Hiszpanii, Grecji, Majorka, na Rodos, podpowiadają. A co się stało? Pozostała palma na rondzie de Gaulle'a i nasze ukochane działki, bo tylko na bilet autobusowy będzie nas stać. Będziemy bronić waszej ustawy obywatelskiej. Podpisywaliśmy ten projekt. Nasi związkowcy również. Tylko chciałam Państwu przypomnieć, żadna ustawa obywatelska w tym parlamencie nie przeszła. Również projekt OPZZ-u, gdzie też zbieraliście podpisy. 35 lat pracy kobieta, 40 mężczyzna. Chcielibyśmy, żeby mieli prawo do godnego odpoczynku po tylu latach pracy. Ten projekt obywatelski jest zablokowany przez Platformę Obywatelską. Nie godzimy się z takimi ruchami. Dzisiaj w dialogu jest debata o Komisji Trójstronnej. Z wielkim szacunkiem do pana marszałka Zycha. Chylę czoło przed jego doświadczeniem. Powiedział nam, że nie rozwiązuje się problemów na ulicy. Panie marszałku, a gdzie my mamy je rozwiązywać? W parlamencie nikt nas nie słucha, w samorządach nikt nas nie słucha, tylko ulica nam została. Dziękuję wam bardzo, że byliście z nami 14, 11, 12, 13 września. Dziękuję za te owoce, które nam ratowały życie, jakby powiedzieć. Dziękuję wam z całego serca. OPZZ jest zawsze z wami. To wy jesteście dla ludzi pracy potrzebni, bo jak nie ma pracy, to wy utrzymujecie dzieci, wnuki i rodziny z tych właśnie działek. Chylę czoło przed waszą pracą. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I powiem jedno, w jedności siła. Razem możemy więcej. Wszystkiego najlepszego. Jesteśmy przed Urzędem Rady Ministrów. Pozdrawiamy naszą Polikę.